Siemanko, drodzy widzowie. Zacząłem sobie po raz pierwszy grać Tyranozaura. Zobaczcie, co tu się dzieje, no. Mam nadzieję, że mnie przyjmą do stadla. Nawet ktoś jakieś jedzenie mi niesie. Wow. Trofeum mi dał. Czyli musiałbym z tym iść do jaskini. Myślałem, że chcemy... Że chce mnie atakować. Wow, jakiś ptaszar. Na taką zadymę akurat trafiłem, słuchajcie. Gram oczywiście na nowej mapie Gondła. Jeśli zabiorę te trofeum do jaskini, to otrzymam... Nie wiem jak dużego, ale expa. Tam coś pływa. Wow, to jakiś... To nie był Suchomimus? Ojej, jaki durny. Teraz jeszcze ptaka zeżrę. Takiego stada T-Rexów jeszcze nie widziałem. Dwa, trzy, najwięcej. Macie przy okazji okazję zobaczyć te ptaki. Nowe gatunki. Czy one się tłuką między sobą? Tak. No to już jest podłe. Musiałbym iść, słuchajcie, teraz do tej jaskini. Żarcia tu jest... na cały miesiąc, słuchajcie. No i mam donieść te... Do jaskini. Cholera, do jaskini. Wow, czemu on mnie ugryzł? Muszę się bronić za... chować za moim... dużą mamą. Tylko nie zrób dwójki na mnie, bo mnie przyciśnie. Dobra, spróbujmy sobie donieść to trofeum. I później do nich tu wrócimy. Nie wiem, czy mi się to uda. Najgorsze na tej mapie jest to, że jak jesteś właśnie między skałami, tak jak tutaj, to ni cholery nie wiesz, jak tam wejść dalej. Trzeba to wszystko okrążać. Ja pierdzielę. Serio? Sami widzicie, ile trzeba zasuwać. A staminy za chwilę zabraknie.
Odpocznijmy sobie troszkę. Cholera, coś tu biega. My jesteśmy chyba przy tej solance, tak, dokładnie tak. Jest tutaj dużo skał solnych. Na środku jest taki wielki plac biały, niczym koloseum, słuchajcie. Może kiedyś ktoś wpadnie na ten pomysł i zrobią tutaj jedną wielką zadymę. Patrzcie, jakie to jest wielkie, puste pole. Odpocznę jeszcze chwilę. Bo już nie, bo gdzieś tam coś biega. Gdzie jest ta jaskinia? Cholera, gdzieś po lewej. Tym ptaszorem grałem przez chwilę, ale powiem wam, że tam strasznie mały damage robi. Taki gatunek typowo zręcznościowy, bo trzeba latać i tak jakby kąsać kogoś od góry. Nie jest to proste. No oczywiście fajnie się lata. Będę miał okazję pewnie jeszcze wam pokazać w jakimś filmiku. Pływałem też dinofoką, tym morskim takim. Strasznie wieje tam nudą, nie ma co nim robić, bo jest to praktycznie tylko jeden gatunek. Bo w środowisku morskim tam no nie spotkacie żadnych krokodyli, nic w tym stylu, więc pływasz, szukasz jedzenia i to by było na tyle. Więc nie bardzo mi się też to widziało. Mam nadzieję, że z tym dobiegnę. Nie mam pojęcia, ile to dodaje expa, ale zaraz sobie to sprawdzimy przy okazji. Dotarliśmy. Cały jeden pasek, ten żółty, czyli taką jedną kratkę praktycznie, może trochę mniej. Tak czy inaczej warto. Z tego co pamiętam, to trofea wypuszczają subadulty. A ja jestem obecnie juwe, później jestem dopiero adolescent i właśnie od chyba subadulta dopiero wypadają te trofea za zabicie kogoś. Nie ma nikogo dookoła, można wyjść, jest bezpiecznie.
Mógłbym sobie tam jakoś wrócić do tego stada, poszukać ich. Zwłaszcza, że robi się już trochę głodny. Wiadomo, że przy nich będzie bezpieczniej, dopóki komuś nie odbije, jak tamtego, który zdążył mnie chapnąć. No. Zdarzają się i takie osobniki, także zawsze powtarzam, że w tej grze ufamy tylko tym, których naprawdę znamy. Nieraz spotkało mnie smutne doświadczenie. Takie ostatnie, które sobie przypomnę, to mieliśmy całe jeziorko dla siebie. Było 3 krokodyli. Byłem krokiem, czyli sarko. No i co? Walczyliśmy właśnie z innymi dinozaurami, w tym jeden spino. No i gdy byłem już mocno ranny, a byłem no aktywny w tej walce mocno, to drugi, zobaczywszy, że raczej nie uda nam się upolować nic, po prostu podpłynął i zaczął mnie atakować. Jako że byłem już mocno ranny, no to skończyło się moją śmiercią. Oj, jak byłem zaskoczony, gdy ktoś przed chwilą był twoim zwierzchnikiem i przecież tym samym gatunkiem, a wywinął ci taki numer. I od tamtej pory powiedziałem sobie: o nie, trzeba uważać na każdego. Ja wiem, ja rozumiem, że to przetrwanie, natura, dzikie zwierzęta, no ale swój gatunek należy chronić. I walczyć jeden o drugiego, aby przetrwali. Takie przynajmniej ja mam zasady. I gdzie my żeśmy dotarli? Kurde, zasuwamy tak dookoła. Tam coś już gada do nas. Gdzieś. No dobra, spróbujemy sobie przejść tutaj dalej dookoła. I pójść na tamto jezioro. Grupa została rozwiązana, ale nie chce mi się wierzyć, że wszyscy po prostu się rozeszli. Tam mamy kopiec. Mamy zabić 3 Didepchodony. Zawsze mnie rozwalają te nazwy. Tędy uda się przejść na drugą stronę. Udało się. Oby tylko to zakończyło się dla nas pozytywnie. Oj, oj. No i co teraz? Może tędy? No właśnie.
Patrzę, jak można tu zejść. Na dyńkę skakać nie będę. Małyż ze mnie słaby. Pamiętajcie, że czym cięższy dinozaur, tym większe obrażenia. Cholera, nie wiem, czy uda się tu zejść. Może. No i kostka w gips pójdzie. Coś tu łazi. Coś małego. Raczej. Co to za zwierz? W ogóle się mną nie przejmuje. Chyba ten... Tak, to jest roślinożerca. Lambdia, czy jak on tam miał? Coś w tym stylu. Nie chce mi się go atakować nawet, nie ma sensu. Jesteśmy jeszcze kurduplami. Chociaż jak wbijemy sobie następny poziom, to wtedy będzie można już sobie coś zaatakować. Na razie raczyłbym się nie wychylać. Tamten miał dość mocną obronę, więc różnie to mogłoby się skończyć. A my zadajemy jeszcze bardzo ograniczone. Obrażenia. Kurde, tam coś biega. O, przy okazji mamy tutaj lokację. Nie wiem, co to jest. Pokazuje, że jest przyjazny. Na mnie to zbytnio wrażenia nie robi, bo również byli tacy, którzy pokazywali w ten sposób swoją niewinność, a później po prostu mnie ugryźli. Cholerka. Ogólnie może z daleka nie wyglądamy na takich małych, ale jako, że jesteśmy T-Rexem, no to jesteśmy bardzo mali. Z daleka możemy wyglądać jak Daspleto. Daspletosaurus jest bardzo podobny, mniejszy od T-Rexa. Więc mogą niektórzy nas za to brać, zwłaszcza, że mamy zieloną barwę. W sumie to na naszą korzyść. No i nie zejdę tędy. Tak czy inaczej przepatroluję tutaj w poszukiwaniu dorosłych T-Rexów. Pierwsze moje dni życia są na razie spokojne.
chociaż moje oczy już wiele zobaczyły. Nie wiem, jak wpłynie to na moją psychikę, słuchajcie. Czy będę brutalnym mordercą? Czy będę rozszarpywał wszystko na swojej drodze? Czy będę spokojny? Będę pomagał innym, gdy będą atakowani? To się wszystko okaże, słuchajcie. Jeszcze nie postanowiłem. Chociaż na początku chciałem obrać właśnie tą drugą drogę, taką z zasadami. Po pierwsze, nie atakować swoich z gatunku, i po drugie, pomagać słabszym i tym zaatakowanym przez inne grupy. I nie atakowaniu wszystkiego dookoła, co się rusza. No ale tak jak mówię, może fascynacja bycia mordercą na wyspie być silniejsza. Wszystko okaże się, gdy tylko dorośniemy. Kurczę, nie widzę nikogo. Nawet kopców tu za wiele nie ma. Przecisnę się tu. Ups. Chyba nie. O cholerka, tu chyba nie przejdę. By to szlak. Pewnie, że nie przejdę, bo... Chociaż może... Au. O cholera, tam jest trochę wysoko, ale się wpierdzieliłem. Czy ktoś ma spadochron pożyczyć? W imię Ojca i Syna. Nie, to jeszcze nie ten moment. Mam lęk wysokości, słuchajcie. Kurde, najniżej będzie tutaj. No i teraz lewa kostka. Połamany będę. Przeżyłem to. Tam jest jakiś quest czerwony. Ale to są te skomplikowane. Dostarczyć kilka różnych materiałów. Raczej się na nie nigdy nie rzucam. Czy jest tu ktoś do cholery? Na tym jeziorze zawsze ktoś się... Oh my... No i będzie trzeba odpocząć. Tu między kamieniami, o. Tak jest. Drzemka. Yy,
Leci ptaczur. Trzeba być w gotowości. Chyba, że mnie nie widział. Zastanawiam się, na kogo te ptaki polują. Raczej na takie małe dinozaury. A po co gorsze, tak jak widzieliśmy, między sobą na swoim gatunku. Kurde, ja tam przejdę? No nie. To nie jest chyba dobry pomysł. No tak czy inaczej, słuchajcie, za 3 minuty jest restart tak zwany serwera. No i wtedy pożegnamy się. Na moich pierwszych dniach życia T-Rexem. Następne odcinki również nagram, gdy coś ogólnie będzie się działo ciekawego takiego, lub jeśli po prostu będę już w stanie polować. Tam chyba nie przejdę, a może przejdę. To jest morska woda? Nie, możemy pić. No to chluśnie. Bo mało już. Mamy duże potrzeby. No i zamykają. Restartują serwer. No cóż, jak jesteście ciekawi dalszych moich losów. Nie tylko T-Rexa, ale i ogólnie w Path of Titans. Śledźcie moje dalsze filmiki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Super wielkie dzięki dla moich stałych widzów. Dziękuję wam bardzo za suby. I widzimy się i słyszymy w następnym odcinku.